Cześć. Kama Klimczak, social media manager Opus B. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o kilku ciekawych kampaniach społecznych. Digital ma to do siebie, że możemy poczuć się troszkę bardziej swobodnie i troszkę bardziej pokazać pazura nawet tam, gdzie teoretycznie nie powinniśmy tego robić. Pierwsza kampania dotyczy problemu niewolnictwa. Rok w rok tysiące kobiet z Europy Wschodniej, skuszone możliwością pracy tancerki na Zachodzie, ląduje w domach publicznych jako niewolnice seksualne. Agencja Dival GM Modem postanowiła odczarować ten temat tabu. Wykonali happening w jednym z domów publicznych, gdzie w oknach budynku kuso ubrane młode dziewczyny wykonują synchroniczny taniec. Przykuwają oczy turystów, budzą zainteresowanie. Tylko że nad ich głowami pojawia się telebim, na którym wyświetlana jest historia każdej z dziewczyny, która marząc o karierze, ląduje właśnie w takim miejscu. Drugi case dotyczy ochrony środowiska naturalnego. Zapewne znacie już niejedną kampanię reklamową organizowaną przez Pornhub, ale trzeba przyznać, że Pornhub, jak mało kto, świetnie odnajduje się w kampaniach społecznych. Rok w rok z oceanów i mórz na świecie wyrzucane jest ponad 6 milionów odpadów. Jedna z najbardziej znanych par porno biznesu, Leo i Lulu, postanowili nagrać na najbrudniejszej plaży świata film erotyczny dla dorosłych. The Dirtiest Porn Ever ma za zadanie przedstawić problem, jakim jest zanieczyszczenie wód. Procent odtworzenia filmu przekazywany został na fundacje zajmujące się czyszczeniem oceanów. Druga historia to bisexual. Rok w rok pszczół jest coraz mniej, dlatego Pornhub wziął na warsztat materiały dokumentalne i firmy przyrodnicze. Znane osoby ze świata porno podłożyły głosy pod historię naszych skrzydlatych przyjaciół, dzięki czemu użytkownicy mogli za pomocą kilkunastu wybranych filmów wpłacać część dochodu na organizacje takie jak Operation Honeybee czy Centrum Badań nad Pszczołami Miodnymi. Trzeci case to akcja rodzima. Piłeś? Nie jedź. We współpracy z kompanią piwowarską i Andrzejem Rysuje. Podczas 3-miesięcznej kampanii na Facebooku udało nam się osiągnąć ponad 2 miliony zasięgu i prawie milion zaangażowania. To, co nam się udało, to uzmysłowić użytkownikom Facebooka, że prowadzenie samochodu na kacu również jest problemem, a mity narosłe wokół neutralizowania spożycia tak naprawdę są tylko mitami i nie należy w nie wierzyć. Na koniec zapraszam Was do odwiedzenia linków u góry, gdzie zobaczycie pełne kampanie. Do zobaczenia.